Wow, ale to wygląda w tych sztucznych światłach. Ej, zarąbiste. Jako, że zbliża się Halloween, a Wam się ostatni odcinek z Forzy bardzo spodobał, to pomyślałem, że z tej okazji zrobię dla Was specjalny odcinek, w którym zrobimy sobie samochód dynię. Samochód dynię halloweenową, tak, dobrze usłyszeliście. Samochodem, którego użyjemy do tego projektu, będzie Toyota Supra. Ma dość długi taki przód, więc myślę, że fajnie to będzie na niej wyglądało. Także będziemy się tutaj bawić tą kalkę, że tak powiem. Tutaj pokombinujemy trochę z tymi kształtami i myślę, że wyjdzie całkiem spoko. Dynia. Dynia z samochodu. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł. W sensie ja wpadłem, ale jakby... No dobra, no uznajmy, że jest to dobry pomysł, ok? Uznajmy, że jest to dobry pomysł. Spróbujmy, zobaczmy, jak to wyjdzie. Ogólnie najpierw zmieńmy lakier samochodu, żeby to już mieć z głowy. Będzie dużo prościej. Ogólnie lakierowanie. Wiadomo, dynia jest pomarańczowa. Pomarańczowa, może taka pomarańczowa, taka pomarańczowa. Dobra, zostawię sobie taki kolor. To jest ten taki dwukolorowy, pomieszany lekko z żółtym i pomarańczowym. Myślę, że spoko to będzie wyglądać. Lecimy z kalkomanią. Prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden film. Taki bardziej w stylu Nie wystrasz się challenge, halloweenowa wersja, jakieś straszne filmiki. Także możecie się tego spodziewać na kanale, więc no, zapraszam serdecznie, jeżeli się pojawi, do subskrybowania, żebyście byli na bieżąco z dzwoneczkiem. No i jeżeli ten film Wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo miło. She's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coaxin'. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coaxin'. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Dobra, oczy już mamy, tak się prezentują. Myślę, że jest to najlepsze, co mogę w tym momencie tutaj wykminić. Chciałem zrobić ten środek, który jest czarny, bardziej jasny, ale wydaje mi się, że wtedy nie będzie tego fajnego efektu i będzie się to bardzo zlewało, więc lepiej jak zostanie to czarne. No i teraz czas zrobić buzię. Buzię, tą taką szczerbatą dyni. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, także dajcie mi chwilę. Zaraz się do Was odzywam, a Wy zobaczycie ten proces w przyspieszeniu. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coffin. Likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Tak oto prezentuje się twarz przednia dyni. Zęby wyszły fajne, w sensie to buzia wyszła spoko. Chciałem zrobić zęby, ale ciężko byłoby to zrobić z tym lakierem, bo to by potem inny odcień był i tak dalej, więc stwierdziłem, że taka gęba tej dyni będzie najlepsza. Postaram się coś jeszcze zrobić z górą, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Także dajcie mi jeszcze chwilę, zobaczmy, co można zrobić ciekawego, żeby miała taki ogonek jakby u góry. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad.
obsession. She got bad intentions. She got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. No i proszę Państwa, mamy samochód Dynię. Tak to się prezentuje. No góry lepsze nie mogą wymyślić, nie wiem. Tak jest, tak, niech tak jest. No taka czapeczka, wiecie, jak Dynie mają góry zielone, chyba zielone. No zielone chyba. To właśnie taka czapeczka do przykrycia, wiadomo. No i Dynia tutaj twarz, wiadomo, widzieliście już. Czy o, taki duszek jakby ala, taki wiecie, tak? Taki dodatek. Taki z dupy trochę, ale jest. I testujemy, zobaczymy, jak to się będzie prezentowało już w świecie. W trakcie jazdy. No wyszło całkiem spoko, jestem ogólnie... Jest noc akurat. Wow, ale to wygląda. W tych sztucznych światłach. Ej, zarąbiste. To jest serio dobre. Teraz w nocy to wygląda jeszcze lepiej pewnie niż w dzień. Ten lakier tak się fajnie jeszcze mieni. No zarąbiste. Ej, no mi się to podoba, nie ma co. Serio. Fajnie to wygląda. Dajcie znać, czy wam się podoba, ale mi się serio podoba. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. No patrzcie. Znaczy to nie jest ładne? Ten lakier robi robotę, bo się tak fajnie mieni w tym świetle i to se serio wygląda bardzo, bardzo fajnie. Także moi drodzy, no tak to się prezentuje. Tak się prezentuje Halloweenowy wóz. Mój Halloweenowy wóz na ten rok. No fajnie, fajnie. Możemy się w sumie częściej bawić w taką kalkomanię. Z okazji na przykład różnych, nie wiem, jakichś wydarzeń typu, nie wiem, może 11 listopada na przykład. Typowe polskie auto zrobimy. Czemu by nie? Ja teraz jadę przejechać się moją nową, że tak powiem, Suprą w pięknym malowaniu. Trzymajcie się, cześć! Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great.